story teraz z filtrem, dlatego że w moich wrażeniach, bo jeszcze Wam nie mówiłam. I chciałam przede wszystkim podziękować wszystkim osobom, które mnie wspierały i które we mnie wierzyły. Chciałam w tym miejscu podziękować, bo doceniam to bardzo i dziękuję. I chciałam powiedzieć, że nigdy po prostu nie zapomnę momentu, kiedy moja ręka była w górze. To są po prostu takie emocje i takie uczucie, które no, to było niesamowite. To było niesamowite po prostu. Serio. Tak się cieszę, że wygrałam w ogóle. Bo w ogóle mnie to się strasznie dużo osób też we mnie nie wierzyło. I cieszę się, że pokazałam, że mimo, że jestem taka malutka, to potrafię mieć charakter i mogę być też zawodnikiem MMA. Mocno jak to brzmi w ogóle. Jedynie jest mi trochę smutno, że ominął mnie after, dlatego że po prostu z tym okiem nie miałabym nawet przyjemności z tego, że tam pojechałam, więc od razu poszłam spać i nie miałam jeszcze okazji tak celebrować tego zwycięstwa. Mam nadzieję, że teraz na trasie koncertowej uda się z całym teamem troszeczkę właśnie poświętować z tej okazji. No a ja teraz jestem w trakcie jazdy do Krakowa na pierwszy koncert. Mam nadzieję, że makijaż pomoże troszeczkę i nie będę wyglądała tak tragicznie. No i co? I mam nadzieję, że się z Wami dzisiaj widzę i obiecuję, że damy wszyscy czadu dzisiaj na scenie. Śmiesznie. O, widzicie, bez filtra wyglądam dość dramatycznie.